Dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam was bardzo serdecznie. Właśnie się obudziłem. Co widać po mojej facjacie? Śniadanko wpada. Co na śniadanko? No jajecznica musi być. No i suplementy. Kawusia. Przeglądam YouTube'y. I moi drodzy, lecę sobie po paszport, nie? Zaraz wam powiem, ile ja oczekuję za tym paszportem. Momencik, wyciągnę sobie z szuflady ten kwit. I zobaczymy, ile ja już czekam. Już wam mówię, kiedy złożyłem. Jest data, kiedy złożyłem w ogóle? Halo, przepraszam. No. 08.24 złożyłem wniosek, a dzisiaj mamy drugi. No, dwa miesiące czekałem. Nie jest tak źle, więc lecimy do ambasady i w trakcie tej podróży mała rozkmina. Więc co? Zapraszam na odcinek. Wielu z was pyta, Jarek, co w akwarium? A w akwarium nie dzieje się nic. Kolega musi odebrać parę ryb, czyli z trzy gubiki, bo jest ich za dużo, jak na razie. Roślinki jak roślinki, pięknie rosną wszystko. Anubias mi się pięknie rozrósł. Mały zbiorniczek, moi drodzy, ale cieszy oko. Każdemu polecam. Tak, lecę na stację Harsden Station. Moi drodzy widzowie, przeszedłem sobie placem zabaw i kurczę, śmieci tak natrzaskane, że masakra, ale nie nagrywałem, bo tam było sporo dzieci. Jeszcze powiedzą, że dzieciaków, Jarek, nagrywasz. Nie, chodzi o was, tylko o rodziców, którzy tam siedzieli, nie? Nie jestem taki, żeby ich nagrywać, ale jak będę wracał, to wam pokażę, jak wygląda ten plac zabaw, nie? Jak zostały otwarte bramy, można tak powiedzieć, nie? Zaśmiecone, śmietników nastawiali, ale nie. Po co do śmietnika wrzucić? Ale taki dzieciak, z kogo ma brać przykład, jeżeli rodzice tak robią, no to on też tak będzie robił, nie? Dobra, ale to nie o tym. Byłem na kilku rozmowach, moi drodzy, już nie chcę was zanudzać, ale czytając te komentarze, to was to interesuje. To was to interesuje. I kurczę, coś wam powiem. Większość tych pracodawców mówią, że nie mają z czego płacić, że ledwo ich biznesy zipią, że ledwo wiążę ten koniec z tym końcem, nie? No ale mówię do niego, no słuchaj stary, no ja nie mogę pozwolić sobie, żeby w Londynie zarabiać 10,50, bo teraz jest najniższa krajowa 10,50. Ja nie jestem w stanie za to się utrzymać, za te 10,50, nie? I niestety nie będę mógł pracować u ciebie za 10,50, bo to mi się nawet nie opłaca, nie? No, a z czego żyjesz, mi się pyta. Mówię, mam inne zajęcie też takie. A piekarnia to jest moim takim hobby, nie? Ale za te hobby też muszę dostawać jakieś pieniądze, nie? Bo ja mój kolego, tak mu powiedziałem. Taki w porządku gościu był jeden. Śmiać mi się chciało, powiem wam końcówkę, nie? Ja muszę za te hobby też dostawać pieniądze, bo to będzie jest ciężka praca, nie? Piekarnia i zbytnio nie masz dużo chętnych. No nie ma. Młodzi nie chcą się uczyć tego zawodu. Mówię, no nie chcą się uczyć tego zawodu, bo jest ciężki, nie? Wolą sobie licencję ochroniarską zrobić, czy tam z czymś innym się zajmować, bo piekarnia jest niewdzięcznym zawodem. Żeby to robić, trzeba to lubić tak jak ja, nie? O, proszę bardzo. Może jakiś telewizorek ktoś by chciał. O, Filipsik. No i najlepsze jest to, podziękował mi. Byłem na spotkaniu w takiej, można powiedzieć, restauracyjce małej. I kurczę, wsiadł do Bentleya i odjechał. Bida! Ja muszę zamykać interesy, ja nie mam pieniędzy. Wsiadł do Bentleya i odjechał. Oczywiście pewnie zapracował sobie na ten samochód, ja tam nie mówię. No ale chcą oszczędzać, nie? Żeby jeździć tymi Bentleyami.
Ale to nie moja sprawa, niech każdy sobie jeździ czym chce. No ale niestety będzie musiał zamknąć te piekarnie. Piekarnie dlatego się zamykają, bo nie ma pracowników, tak jak już nieraz wam, moi drodzy, mówiłem, nie? Byłem na kolejnym spotkaniu. Prawie doszedłem do porozumienia z tą babką. Ale niestety, Jarek, jak będziesz miał chwilę, bo wiesz, wsadzisz chleb, masz 10 minut, no to będziesz musiał wskoczyć na kasę, kawę robić, wiesz, i jako kelner. A wie, co jeszcze, może w międzyczasie wskoczę do góry, do ciebie, do chaty i odkurzę ci pokój. O! Się tak na mnie spojrzała. Oczywiście wszystko żartobliwie, moi drodzy. Ale no kurczę, no. Nie mają tych ludzi, i to jest tak wszędzie, że bardzo dużo ludzi się zwalnia też z niektórych prac i idą na przykład na swoje. Decydują się iść na swoje, jeździć z jakimiś paczkami. Dużo ludzi poszło na Ubera, czy na Kaba, czy jak zwał, tak zwał. Jeżdżą taksówkami po prostu, nie? Bo kurczę, mówiąc wam szczerze, pracodawca teraz chce, żebyś ty robił za trzech. Czyli jak jesteś ciastkarzem, czy tam piekarzem, kawę jeszcze zrób. Przy okazji tam koła wymień, tam bo przyjeżdża koleś i koła będziesz musiał mu wymienić w samochodzie. Później będziesz musiał to auto mu umyć. No i skoczyć jeszcze szefowi chatę poodkurzać, nie? Bo sprzątaczka nie przyszła, bo jej się nie chciało. No, oczywiście taki sarkazm, moi drodzy widzowie, no ale taka jest prawda, no kurczę. Pół żartem, pół serio, pamiętajcie. Moi drodzy widzowie, jak nie chcesz oglądać, to możesz mnie słuchać gdzieś w samochodzie, w trasie, czy jako podcastu. No ale tak jest, no chcą, żebyśmy robili wszystko, ja już setki razy mówiłem, no i ja na razie nie zdecydowałem się na żadną z tych prac, ale jakbym chciał, to już bym tą robotę miał, ale nie chce mi się kawy robić, nie chce mi się na kasie stać. Jestem piekarzem. Ja jestem piekarzem, moi drodzy. Ja nie będę sześciu prac robił, bo kurczę, bo on nie ma pracownika. Jestem na Harzdenie. Moi drodzy, jak widzicie, Harzden Station włażę do metra. Porobili zakazy, nie wolno elektrycznych skuterów wnosić do metra. Ale te zakazy zakazami, moi drodzy. Wiara i tak się nie stosuje, bo po pierwsze rzadko tu widziałem jakichś kontrolerów biletów. Chyba trzy razy w życiu miałem kontrolę tutaj. Trzy razy miałem kontrolę, jak tutaj mieszkam. Dobrze. Gdzie ja muszę się dostać? Jestem tutaj, a muszę się dostać. Poczekajcie, aż tu. No strasznie daleko jest, powiem wam. Daleka droga mnie czeka. Godzina 10, godzinę 20. Na skuterze bym jechał też podobnie, więc zdecydowałem się na metro. Można powiedzieć, że już prawie jestem na miejscu. Teraz czuję się jak w mieście, a nie jak u mnie na wsi, na Stonebridge czy tam Harzden. Moi drodzy widzowie, 280 metrów mam dokładnie do ambasady. Odbieram ten nieszczęsny paszport i jestem wolny jak wróbel wiosną, można powiedzieć. Można planować podróże. Można kupować bilety. Jarek, przecież bez paszportu też możesz bilet kupić. Tak, mogę kupić, tylko wolę go mieć. Wolę go mieć w dłoni, tak wam powiem. Moi drodzy, bo to różnie bywa, nie? Kupisz bilet za 2000 funtów, aż tu nagle nie masz paszportu, żeby wyjechać, nie? Poczekajcie, żebym się nie zakręcił. Nie, to jeszcze nie tutaj. Kawałeczek dalej. Byłem tu dwa razy. Teraz jest... Nie, cztery, przepraszam. Teraz jestem czwarty raz. Mam nadzieję, że trafię. No tak, ogólnie wracając do tych pracodawców nieszczęsnych, oni nie mają pieniędzy, żeby nas dymać. Nie mają pieniędzy, żeby nas dymać z lewa i prawa.
bo już pracownik jest mądrzejszy, bardziej kumaty, no i nie da mu się dymać i nie da mu zarobić na kolejne Ferrari czy tam Bentleya. Tak mówię, wiecie jak to jest. Czekajcie, tam przejdę czy nie przejdę? I nie dają się ludzie dymać już, nie? Skończyło się, poczekajcie. Jaka to jest ulica? No to jest tutaj, o! Jest ta ulica. Wygląda tak. A nazwa ulicy macie tam, poczekajcie, pod słońce, czy będzie widać? Nie będzie widać, tu będzie widać, o! Nazwa ulicy, abyście kiedyś się wybierali do ambasady odbierać paszport. Delikatna kolejka, jak widzę, ale ja wchodzę bez kolejki, bo idę po odbiór, a każdy, kto idzie po odbiór dokumentu, to nie musi stać w kolejce. Dobra, włażę, załatwiam i później idziemy na spacer. Jest godzina 12:09, czyli czas może coś zjeść. Oczywiście zabiorę was z sobą. Wymęczyło mnie to metro, gorąco, brudno i nieprzyjemnie w tych niektórych wagonikach, moi drodzy. Ale dobra, wchodzę do środka. Tak, szybko poszło. Jakieś 15 minut czekałem, nie dłużej, więc wszystko tak jak powinno być. Lecę sobie na jakiś obiad. Widzimy się gdzieś w knajpie. Przemierzam te stare uliczki Londynu i stwierdzam, że ładny jest ten Londyn, naprawdę. Ładny i urokliwy, i zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę zwiedzić to miasto, bo naprawdę warto. Pamiętacie, jaki mieliście pierwszy składak? Mój nazywał się Wigry 3. Model Wigry 3. A tutaj, proszę bardzo, składak firmy Brompton, cena 1895 funta, czy tam funtów. Czy drogo, czy tanio, nie mnie oceniać. Gdzie ja trafiłem? Do Chinatown. Idziemy coś tam zjeść, jakąś kocinę. Taiyaki, czy dobrze przeczytałem, czy nie? Takie rybki. Zobaczcie, w jaki sposób tutaj one się produkują, wytwarzają, pieką, smażą, coś w stylu gofrów, nie? Tak mi się wydaje. Spójrzcie sobie. Tak to wygląda. Ale widzę, że nic tutaj nie leci z tej maszyny. Tak, jestem już na jedzeniu, moi drodzy. Będę sobie wcinał. O! Pierwsze co zaczynam od piwerka, bo chce mi się pić. I tak wam mówię, już nie mają pieniędzy, żeby nas dymać z lewa i prawa. Sorry, że taki dźwięk stłumiony. Ja zacząłem sobie od kurczaka i krewetek. Nie będę wam pokazywał, jak się obżeram. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęścia przede wszystkim, żebyście byli szczęśliwi, żebyście dążyli do swoich celów. Nie dajcie się. Wiadomo, właściciele firm podrabiali się na dymaniu. W 95% ludzie, którzy są bogaci, dorobili się na wykorzystywaniu drugiego człowieka. Nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Jak mówię, 90%, 95%, nie wszyscy są tacy, ale większość taka jest i teraz niestety przyszły dla nich ciężkie czasy, że po prostu nie mogą znaleźć tych jelonków, jak to się mówi, nie? To się mówi jelenie w terenie. Moi drodzy, życzę wam szczęścia, zdrowia. Ja będę zajadał kreweteczki. Złapmy ostrość. O! Krewetki w chili, jakiś kurczak. Jestem w bufecie chińskim. Koszt takiego obiadu, jeżeli chcesz, 18,80 z browarkiem.
subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, mój drogi widzu. Trzymaj się i czekaj na kolejne filmy. Na razie, cześć.